Witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Praktycznie na każdy temat. Dzisiaj gościem jest Agnieszka Kopczyńska. Agnieszka Kopczyńska, która jest ekspertem z zakresu zdrowego odżywiania. Agnieszka jest absolwentką naszej uczelni, absolwentką germanistyki, ale kilka lat temu postanowiła pójść w stronę zdrowego odżywiania, zdrowej edukacji, uświadamianie osób, jak należy prawidłowo się odżywiać i jak zdrowo żyć. Agnieszka ma stronę agamasmaka.pl, może ktoś z Was jest właśnie tutaj ze strony Agi, z bloga. Ma bloga, od razu też powiem, ponad 200 tysięcy osób ogląda, natomiast stronę na Facebooku obserwuje 70 tysięcy osób. Jeżeli nie obserwujecie, to już po tym live albo w trakcie live'a będę Was zachęcał, abyście wcisnęli przycisk obserwuję i zaobserwowali profil Aga ma smaka. Fajnie, że jesteście, widzę po raz sporo nowych twarzy, ponad 60 osób już obecnych. Ja już witam, słuchajcie, no nie, że w naszym studio, tylko z drugiej strony witam Cię, Agnieszko, dziękuję bardzo, że no zdecydowałaś się spotkać się głównie ze studentami ze swojej byłej uczelni, aby porozmawiać o zdrowym życiu i zdrowym jedzeniu. Witam Cię, Agnieszko. Cześć, ja w ogóle się poczułam jak w studio, takie profesjonalne wprowadzenie zrobiłeś, że po prostu... Tak, profesjonalne bez dźwięku, ja to mówię, produkuje się, słuchajcie. Ja już mówię o tym, co było słychać, Robercie, tak? A tu słuchajcie, dźwięk słuchajcie, nie szedł. Słuchajcie, na początku porozmawiam, jeżeli w trakcie live'a będziecie mieli pytania, śmiało słuchajcie, piszcie wszelkie pytania, ja te pytania będę też czytywał, zadawał Agnieszce, więc my to widzimy, Aga widzi, ja to widzę, najciekawsze komentarze będę też wyciągał na naszą transmisję. Pamiętajcie, że jest opóźnienie około 20 sekund, więc jeżeli zadacie pytanie, to dopiero po 20 sekundach odpowiedź do Was dotrze. Słuchajcie, no więc porozmawiajmy sobie o początkach. Aga, jak to z tym jest? Ja pierwsze skojarzenie mam, Aga ma smaka na maka, ale tutaj mi się wydaje, bardziej ma smaka na zdrowe odżywianie. Agnieszka, powiedz, skąd się wzięło, skąd wziął się pomysł na bloga, skąd wzięła się nazwa i dlaczego zdrowe odżywianie? Ja w ogóle nie wiem, to jest największy, słuchajcie, żart losu, dlatego że ja zawsze powtarzałam, że ja nie wyjdę za mąż, nie będę miała dzieci i nie będę gotować. I w pewnym momencie się okazało, że to wszystko się stało, tak? A z tym gotowaniem to było tak, że ja do, no powiedzmy 27, 28 roku życia w ogóle totalnie nie miałam pojęcia o kuchni, nie potrafiłam gotować, nie potrafiłam w ogóle sklecić jakiegokolwiek dania. Potrafiłam najczęściej przygotowywać obiady w taki sposób, że trzeba było zamawiać pizzę, no ale później zaszłam w ciążę, urodziłam dziecko i się okazało, że mamy różne takie problemy zdrowotne i moja córka i ja. No i trzeba było się do tych jakoś garów przekonać. No i tak się zaczęłam przekonywać, że aż poszłam na studia dietetyczne, więc największa ironia losu, że zajęłam się dietetyką, tak? Bo gotować nigdy nie lubiłam i do dzisiaj nie lubię, więc tak to wyszło. Natomiast jeszcze większym żartem jest to, że studiując na PWSZ, studiując język niemiecki, mieliśmy zajęcia ze wspaniałym zresztą Anatolem Michajłowym, doktorem Michajłowym, z którym mieliśmy zajęcia dotyczące leksyki, najróżniejszej leksyki, bo był czas, że przerabialiśmy materiał dotyczący anatomii i fizjologii, więc po niemiecku uczyliśmy się każdej najmniejszej kostki, ścięgna i wszystkiego, co tylko było w atlasie anatomicznym. Ja wtedy to tak klełam w żywe kamienie, a teraz okazuje się, że jakby z tymi aspektami mam dużo do czynienia i sama później, jak poszłam na studia dietetyczne, miałam anatomię i fizjologię, rzeczy, których na początku wydawało mi się nienawidziłam, no a okazało się jednak, że to może być ciekawe, no także taka ironia losu, więc tak to się zaczęło. A jeżeli chodzi o nazwę bloga, to wymyślił ją mój mąż. Ale to też nie było tak, że ja zaczęłam prowadzić bloga z jakimkolwiek przeświadczeniem, że ja w ogóle będę coś robić z tym, tak? Tylko po prostu zaczęłam zapisywać przepisy, które mi wychodziły, bo bardzo rzadko mi wychodziły, więc po prostu zaczęłam zapisywać sobie na blogu te przepisy, rozsyłać koleżankom. Koleżanki zaczęły przesyłać koleżankom, no i tyle, i tak to się zaczęło. I właśnie Marcin, mój mąż, wpadł na pomysł nazwy, bo ja nie miałam totalnie pomysłu, jaką nazwę tam wrzucić. Na początku blog był w ogóle na Blogspocie, ja nie wiem, czy pamiętacie taką platformę, więc powstał ten blog na
blogspocie i miał taką nazwę, jaką miał. Do dzisiaj mi ją ludzie wypominają, bo stwierdzają, że to jest w ogóle jakaś kopia z, tutaj z hasła McDonalda, natomiast no, ja byłam wcześniej, tak tylko tyle powiem. Tantiemy jakiś McDonald powinien tobie też płacić. Nie, myślę, że my jesteśmy tak z różnych bajek i te restauracje i ja, że raczej tutaj chyba nikt nikomu by nie płacił. Słuchaj, Aga, mam takie, jak zacząłem, słuchajcie, ostatnio rozmawiać o zdrowym odżywianiu, o piramidzie żywieniowej, córka przybiega, mówi, tata, słuchaj, ja mam piramidę żywieniową w książce. Słuchajcie, mam tą książkę i może od tego zaczniemy spotkanie, co powinniśmy jeść, żeby być zdrowo. To jest piramida, słuchajcie, przełączy się na większy ekran, bo nie wiem, czy będzie widać. Piramida żywieniowa, pewnie znacie, o, jest, to jest piramida żywieniowa, pewnie ją znacie. Agata, patrzyłaś też raz. Wiesz, patrzyłam na dole, bo jestem trochę przyślepawa. Co tam na dole zupełnie jest? Aktywność fizyczna, czy co tam jest? Tu piramida zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży. Mhm. Nie wiem, jakie to opracowanie. I chciałbym właśnie, żeby trochę porozmawiać o tej piramidzie zdrowego żywienia, bo też czytałem u ciebie na stronie, na blogu, że trochę odeszło się chyba od tej piramidy zdrowego żywienia, teraz bardziej się mówi o talerzu. Żebyś tak krótko troszeczkę powiedziała w kilku zdaniach, jak ten talerz, czy już faktycznie odeszliśmy od tej piramidy, jak powinniśmy bilansować to nasze codzienne odżywianie. Na razie nie mówimy o diecie, nie mówimy o odchudzaniu, ale o takim no, zdroworozsądkowym, codziennym podejściu, co faktycznie nasze posiłki powinny w sobie zawierać. Wiesz co, to jest tak, że ta piramida, ona oczywiście miała swój sens i jakby dalej ma w tym sensie, że ona pokazuje, które produkty są ważne, które są mniej ważne, które powinniśmy marginalizować. Natomiast ten talerz powstał dlatego, że jest to taka graficzna forma bardziej zrozumiała dla większości ludzi. Czyli jeżeli zobaczycie piramidę i tam będzie pokazane, czego jeść najwięcej, czego troszeczkę mniej, czego jeszcze mniej, a czego zupełnie najmniej, to będziecie zadawać sobie pytanie, ok, ale co to znaczy, że tego najwięcej? To znaczy ile? Ile objętościowo, ile wagowo, tak? Natomiast taki wizerunek talerza pokazuje nam mniej więcej, jakie proporcje poszczególne składniki powinny mieć na naszym talerzu, tak? Na coś, na czymś, co codziennie przecież każdy z nas używa jakiegoś talerza, tak? I w jakichś tam proporcjach umieszczamy różne produkty. No i teraz ten talerz zdrowego żywienia wygląda tak, że połowę tego talerza powinny zajmować warzywa i owoce. No i tak, jak ja analizuję jadłospisy, no to zwykle tak te talerze nie wyglądają. Zwykle jak jemy obiad, to surówka zajmuje 1/4, a to już jest taki pierwszy podstawowy błąd, czyli tych warzyw powinno być zdecydowanie więcej. Później ćwiartkę talerza powinny zajmować źródła białka, czyli gdzie znajdziemy białko? No, w często spożywanym w naszym kraju mięsie, tak, w rybach, w roślinach strączkowych, o których totalnie zapomnieliśmy, w nabiale również, w jajkach, to są wszystko produkty białkowe. Mamy również drugą ćwiartkę i to są już źródła węglowodanów, czyli wszelkiego rodzaju pieczywo, kasze, makarony, też ziemniaki. Ziemniaki oczywiście są warzywami, ale one pod kątem dietetycznym tutaj z racji zawartości skrobi, my je traktujemy też jako źródła węglowodanów tutaj przede wszystkim. No i nie wolno zapomnieć również o dodatkach takich jak przede wszystkim odpowiednia ilość płynów, tak? Przede wszystkim woda powinna być naszym głównym płynem. I druga kwestia, dodatek tak zwanych zdrowych tłuszczów. Dobrymi źródłami tłuszczów mogą być oczywiście najróżniejsze oleje roślinne. Tutaj akcentuje się przede wszystkim olej rzepakowy, czyli tak zwana nasza oliwa północy, oliwa z oliwek, która jest również bardzo zdrowym tłuszczem. Są też oczywiście inne oleje, można je stosować w zależności od potrzeb i jadłospisu. Natomiast nie wolno zapominać, że te oleje to oczywiście one są źródłem tłuszczów, ale my przecież tłuszcze mamy też w naturalnej formie w takich produktach jak orzechy, jak awokado, jak pestki, pestki słonecznika, pestki dyni, siemię lniane. Tak? To są wszystko źródła tłuszczów i my tak naprawdę te tłuszcze też możemy dostarczać sobie razem z nimi. Więc to jest taki jakby bazowy talerz, tak? który powinien być podstawą naszego żywienia. I oczywiście każda zdrowa dieta powinna być urozmaicona, czyli nie chodzi tylko o to, żebyśmy codziennie powiedzmy zjedli na obiad pierś kurczaka powiedzmy z ryżem i do tego na przykład z gotowaną marchewką, tylko żeby te składniki były możliwie jak najbardziej zróżnicowane w ujęciu dziennym, ale także tygodniowym.
I na początku to się wydaje takim wielkim wyzwaniem, bo jak tu zaplanować jadłospis, ale im więcej eksperymentujemy w kuchni, im więcej różnych produktów kupujemy, bo to już się zaczyna na etapie zakupów, tak, że nie kupujemy po prostu cały czas tego samego, no to później zaczyna to wchodzić w krew. I ja myślę, że taki ten obraz talerza jest taki bardzo intuicyjny, to znaczy ja z wieloma pacjentami pracuję w taki sposób, że ja im nie rozpisuję jadłospisu, tylko opisuję im ten talerz, w zależności od potrzeb zdrowotnych oczywiście, bo niektóre osoby nie mogą jeść pewnych produktów, tak? Na przykład osoby ze schorzeniami układu pokarmowego nie będą jadły na przykład dużo pełnoziarnistych zbóż, tak? Więc ja tym osobom oczywiście rozpisuję ten talerz według ich potrzeb żywieniowych, zdrowotnych i one uczą się stopniowo same bilansować sobie posiłki, żeby te główne posiłki wyglądały tak, jak faktycznie pokazuje to ten talerz. I często też proponuję tym osobom, żeby sobie ten talerz po prostu wieszały na lodówce, nie? Bo to jest takie, no, takie proste rozwiązanie, po prostu wieszamy, mamy cały czas przed oczami ten obraz tego talerza i staramy się dopasowywać te swoje preferencje i potrzeby właśnie pod ten talerz. Słuchajcie, bardzo Was proszę, bo bardzo zawsze lubimy, aby te nasze live'y, wszystkie spotkania, które do tej pory mieliśmy, były no takie bardzo mocno interakcyjne, więc bardzo nam zależy, abyście zadawali pytania cokolwiek o to, jak się odżywiacie, co chcielibyście dowiedzieć się. No nie co dzień mamy spotkanie z ekspertem z zakresu zdrowego odżywiania. Jeżeli możecie, udostępnijcie relację, żeby poszła jak największym szerokim zakres. Słuchajcie, zaraz tu przygotowałem, uwaga, może mi się uda zaraz zrobić. O! Słuchajcie, idzie, fala serc, słuchajcie, taki mały bajer mój syn przygotował na ciszą transmisję. Jeżeli możecie, klikamy, słuchajcie, serduszka, puszczamy falę serc, żeby nasza transmisja dotarła do jak największego grona osób. Udostępnijcie tego live'a, komentujcie, lajkujcie, puszczajcie falę serc, żeby faktycznie jak najwięcej osób dowiedziało się, jak zdrowo żyć i zdrowo jeść. Agnieszko, już powiedziałaś o kilku takich tematach i chciałbym tu troszeczkę bardziej Ciebie dopytać, bo mówiłaś o tłuszczach, mówiłaś o jajkach, o zdrowych tłuszczach, niezdrowych tłuszczach. Mam pytania o jajka, bo z tymi jajkami to też takie są różne dylematy. Jeść jajka, nie jeść jajka, jeść dużo jajek, bo cholesterol. Jakie jest Twoje zdanie, jeśli chodzi o jajka, jak często powinniśmy jeść jajka, w jakich ilościach? Dobra, to ja mam taką prośbę, żebyście w komentarzach napisali, ile uważacie, że powinno się jeść jajek, na przykład w tygodniu, do ilu jajek, taka maksymalna liczba, byście mogli wpisać, a ja zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, że w dietetyce to jest niestety tak, że na każde pytanie można odpowiedzieć, to zależy, tak? To znaczy to wszystko zależy od stanu zdrowia, to wszystko zależy od naszych preferencji żywieniowych, to znaczy od tego, jakie mamy cele, tak? I tak naprawdę możemy sobie odpowiadać zawsze, to zależy, bo dla jednej osoby coś będzie zdrowe, dla drugiej osoby coś, ten sam produkt w nadmiarze będzie niezdrowy. O, tutaj widzę 5, 2, 3, to zależy, tak, Zosia, super, 4, 15, 10, widzę, że jest duże zróżnicowanie, nie? A te osoby, które piszą, że zależy, to bym prosiła, żeby napisały, od czego zależy, bo jestem bardzo ciekawa. I zaraz Wam powiem jeszcze o takim moim... Konrad, 10-20. Uuu, tu kurczę, tu Konrad pojechał, słuchaj. Mhm. Nie wiem, czy znacie takiego gościa, z ojciec medycyny nowożytnej, nazywał się Paracelsus i on powiedział, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tak? Znaczy tak naprawdę to, czy coś będzie miało na nas dobre działanie, czy źle, zależy często od ilości. I my ludzie mamy tendencję do takiego wpadania, wiecie, w taki szał, bo gdzieś usłyszeliśmy, że coś jest zdrowe, albo coś w ogóle ma jakąś magiczną moc i teraz będziemy jedli. Na jajka był też taki dobry moment, tak, że mnóstwo trenerów personalnych polecało jakieś ogromne ilości jaj. I w zasadzie z każdym produktem tak jest. A jakby podstawową taką zasadą, o, zależy od wagi, wieku i trybu życia. Aha. U mnie na 4 osoby z 20 idzie. No także różnie.
Tutaj też ktoś napisał nawet woda, podejrzewam, że tutaj było odniesienie do tego, że nawet woda może zaszkodzić. Oczywiście w nadmiarze, jeżeli bardzo dużą ilość wody wypijemy od razu, też zaszkodzi. No i tak w zasadzie ze wszystkim jest. Z jajkami, słuchajcie, jest akurat tak, że tutaj badania nie są do końca zgodne, to znaczy można znaleźć różne badania na ten temat. Natomiast my musimy wziąć pod uwagę, że też rozwija się taka nowa gałąź i dietetyki, i medycyny, która bardzo bierze pod uwagę nasze skłonności genetyczne, tak? To znaczy przyszłość dietetyki to jest też dopasowywanie diety do genotypu. I jest tak, że niektóre osoby mają skłonności do pewnych chorób, tak? Mają skłonności do pewnych zaburzeń. To znaczy, jeżeli w waszej rodzinie na przykład wystąpiła cukrzyca typu drugiego, występuje nadciśnienie, za wysoki cholesterol, wystąpiły niektóre typy nowotworów, na przykład rak jelita grubego, i mogłabym wymieniać dużo jeszcze takich chorób, to nie znaczy, że wy musicie na tę chorobę zachorować, ale znaczy, że są jakieś predyspozycje w waszej rodzinie i trzeba to wziąć pod uwagę. I faktycznie z jajkami jest tak, że na niektóre osoby nawet duża ilość jajek negatywnie nie zadziała, a na inne zadziała. Generalnie zalecenia są takie, żeby ograniczały jaja osoby, które mają już zdiagnozowaną cukrzycę typu drugiego, czy choroby układu krążenia, sercowo-naczyniowe, wszelkie schorzenia, dlatego że tutaj wpływ jaj może być negatywny. W niektórych badaniach jakby trudno powiedzieć, tak, w innych pokazują się faktycznie takie przesłanki, że ten wpływ może być negatywny. No jeżeli jesteśmy zdrowymi osobami, do tego aktywnymi fizycznie, nasza dieta jest dobrze zbilansowana i jemy dużo tych produktów w odpowiednich proporcjach, które mniej więcej nakreśliłam na początku, to tych jajek na spokojnie kilka w tygodniu możemy zjeść, tak? Natomiast tak naprawdę zastanawiam się, po co jeść 20 jajek w tygodniu, skoro mamy też inne doskonałe źródła białka, skoro mamy inne produkty, które dostarczają nam też innych składników, których nasz organizm potrzebuje. Znaczy każda monodieta jest skazana na pewne braki, tak? Jak nadużywamy jednego produktu, to wtedy nie ma miejsca w jadłospisie na inne również wartościowe produkty, a urozmaicenie jest kluczem do zdrowia, także wasz wybór, ale zastanawiałabym się, czy warto faktycznie ładować swoją uwagę w ten jeden konkretny produkt. To tak, a propos już konkretnych produktów. Kolejne mam pytanie, które zadał mi kolega, może jest obecny na live i się uaktywni. A propos owsianki, często, nawet dzisiaj takie pytanie było na Insta Stories napisane, co jecie na śniadanie, i padły właśnie odpowiedzi: jem owsiankę. Owsianka staje się taka kultowa. Słyszymy, że warto jeść owsiankę, bo jest zdrowa. Ale zanim przejdziemy do tej tradycyjnej owsianki, mam takie pytanie do ciebie o taką owsiankę, nazwijmy to, nie wiem, 3 minuty i gotowa. O, znacie, widzicie, jedzie. Słuchajcie, ja nieraz w pracy jem. O tym, jak ja jem w pracy, to za chwilę tu powiemy. Słuchajcie, czy wy tak samo jecie, ale ja czasami, żeby przekąsić, jest koleżanka Ola, pewnie poświadczy, że tak jest, że ja przynoszę do pracy owsiankę. No i czy taka owsianka, słuchaj Aga, no zalewam tylko wodą, nie gotuję tego na mleku, czy ona jest no równie taka no, dość wartościowa jak zwykła owsianka, gdybym sobie kupił płatki owsiane, zalał mlekiem, zagotował. Czy powinienem to jeść, czy może to jednak trucizna? Nie wiem. Znaczy tak, to zależy, tak? To znaczy wszystko zależy od składu. Zawsze warto czytać skład, bo skład nam dużo mówi. Jeżeli taka gotowa owsianka ma w składzie dodatek cukru, tak? Aga, poczekaj, to ja od razu, ja przygotowałem się, czułem po prostu, że będzie pytanie o skład, więc ja słuchajcie, zrobiłem zdjęcie tego tyłu. Paulina, niedobre to, wolę sama ugotować i zalać mleczkiem. No ja też wolę, no ale wiesz, no Paulina, jestem w pracy, jest tylko czajnik i co ja zrobię? No mogę zamieszać tą łyżeczką i tyle, więc no jestem zmuszony. Ale słuchajcie, już pokazuję wam skład. Mam nadzieję, że zobaczycie tej skład. Robert, a powiedz mi, takie intymne pytanie ci zadam. Tutaj wszyscy teraz studenci będą wiedzieli. Jak twój układ pokarmowy? To znaczy, czy masz zdrowy układ pokarmowy? Chyba nie. Nie masz.
Bo wiecie, to jest zawsze, to zależy, dlatego że zawsze musimy zalecenia przefiltrować przez sytuację zdrowotną pacjenta, czyli potencjalnie zdrowe produkty. No na przykład, jak mówiłam Wam o tych źródłach węglowodanów, które powinny znaleźć się na ćwiartce talerza, czyli właśnie jakiegoś rodzaju makarony, kasze, pieczywo, to wiadomo, że zaleca się, to pewnie o tym wiecie, te produkty pełnoziarniste, czyli bardziej razowiec niż chleb biały, makaron pełnoziarnisty zamiast białego, grube kasze zamiast na przykład tych drobnych, czy ryż brązowy zamiast białego. Ale jeżeli ktoś ma problemy z układem pokarmowym, albo cierpi już na jakieś schorzenia, albo na przykład ma po prostu jakieś zaburzenia w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, to czasem te tak zwane zdrowe produkty mogą nam szkodzić. I wtedy to jest czas, żeby się wybrać do dietetyka i do lekarza i żeby zweryfikować, czy ta dieta jest faktycznie dobrze zbilansowana i dostosowana do moich potrzeb i czy po prostu nie mam jakichś zaburzeń czy schorzeń, które wymagają leczenia. Więc pytając teraz o to, Robercie, czy ta owsianka jest w porządku, no to pytanie, jeżeli ty się po niej dobrze czujesz i nie masz dolegliwości, jest okej. Mam też takie osoby, które jedzą płatki owsiane nie w formie ugotowanej nawet, ale na przykład zalewamy je, nie wiem, mlekiem roślinnym czy zwykłym krowim na noc i one po prostu miękną przez tą noc w tym mleku i te osoby zjadają taką owsiankę następnego dnia w pracy, taka, ja to nazywam owsianką w słoiku, i mają tę owsiankę gotową w pracy i mogą zjeść, nie muszą kupować saszetki z dodatkiem cukru, tak? Tak samo jeżeli masz w pracy jakiś czajnik, to możesz po prostu zwykłe płatki owsiane albo błyskawiczne, tak, zalać sobie wrzątkiem, zostawić na jakiś czas, dodać świeżych owoców, dodać mleka, dodać jakiś zdrowy tłuszcz, na przykład łyżkę czy tam dwie łyżki orzechów wybranych, które lubisz, i też będziesz miał bardzo zdrowy posiłek. Więc płatki owsiane akurat są takim produktem, które się łatwo dają przygotowywać także w warunkach takich pracowych, gdzie nie mamy, powiedzmy, dostępu do kuchni i nie mamy czasu. No i teraz tak, tutaj tabela wartości odżywczych, bo my często też zwracamy, słuchajcie, uwagę na skład i to jest super. Jak widzimy, że jest cukier dodany, no to oczywiście, jak od czasu do czasu zjemy trochę cukru, nic się nie stanie, ale zauważcie, że w wielu produktach gotowych ten cukier jest i później ta ilość nam się kumuluje. Ale to, co teraz Robert wrzucił, czyli ta tabela wartości odżywczych, to jest taki punkt, na który powinniśmy zwrócić uwagę i to bardzo. Bo tutaj mamy tak naprawdę wartość odżywczą. Tutaj akurat mamy wartość odżywczą w 100 gramach, zauważcie, ale jedna porcja to jest akurat 50 gramów. Nie? Czyli możemy sobie zobaczyć, ile w 100 gramach, a ile w danej porcji jest danych składników. No i na co warto zwrócić uwagę? No wiadomo, możemy sobie spojrzeć na kaloryczność, tak? Tutaj na tą kaloryczność szczególnie pewnie patrzą osoby, które chcą się odchudzać. Dalej mamy tłuszcz i zauważcie, że tam na dole jest taki napis, w tym kwasy tłuszczowe nasycone, i zawsze warto sprawdzać, ile jest tych nasyconych, bo one należą do tych niezdrowych tłuszczów, których nie powinniśmy nadużywać, które zwiększają ryzyko zachorowania na różne jednostki chorobowe, na schorzenia dietozależne i nie tylko. Więc tutaj, żeby było tych nasyconych jak najmniej. A ile tak, słuchaj, powinno być, nie wiem, dziennie, jakbym sumował wszystkie posiłki tych, tych nasyconych, niezdrowych? To jakby im mniej, tym lepiej. To znaczy te zalecenia się zmieniły, tak? I kiedyś się mówiło, że tak do... Teraz się mówi, że im mniej, tym lepiej, tak? Zasadniczo. Natomiast my te tłuszcze nasycone i tak siłą rzeczy zjadamy, jeżeli jesteśmy na diecie tradycyjnej, no bo my je znajdziemy, są przede wszystkim tłuszcze zwierzęce, tak? One są w mięsie, one są w nabiale, one są w jajach, tak? I im tłustsze mięso i tłustszy nabiał jemy, tym wzrasta ta ilość tych tłuszczów nasyconych. Też takim popularnym tłuszczem swego czasu był olej kokosowy, tak? No, czy trochę mniej popularny, palmowy, tak? Ale te tłuszcze też mają, jakby te oleje też mają tłuszcze nasycone w dużej ilości, więc jeżeli je również mamy w diecie, no to wzrasta ta ilość. Więc jak patrzymy, powiedzmy, na jakiś produkt gotowy, to dobrze sprawdzić, ile tych tłuszczów nasyconych jest. Także tutaj to jest ta druga wskazówka. Kolejna wskazówka to węglowodany. No tutaj w płatkach owsianych mamy te węglowodany złożone, tak? Bo to jest produkt pełnoziarnisty i tutaj mamy 62 gramy. Natomiast mamy w tym cukry i to jest już 18 gramów. Co to znaczy w tym cukry? To są cukry dodatkowo dodane do tego produktu, tak? Czyli prawdopodobnie w składzie znajduje się cukier. A właśnie w tej rubryce, w tym cukry, powinno być tych cukrów jak najmniej. Później mamy błonnik, no i mamy sporo błonnika, bo to jest taki produkt. I słuchajcie, mamy tutaj też białko, to jest bardzo dobre, że tutaj mamy białko i to białko pewnie pochodzi z jakiegoś mleka, tak, które tam po prostu zostało dodane. No i dalej mamy sól, tej soli oczywiście powinno być też jak najmniej.
Więc generalnie ja bym rekomendowała, żebyś jednak sobie kupił zwykłe płatki. Jeżeli twój układ pokarmowy niedobrze sobie poradzi z takimi zwykłymi górskimi, to nawet błyskawiczne sobie kupić. Zaleć jej wrzątkiem, przykryć jakimś wieczkiem, zostawić na jakiś czas. Dolać sobie po prostu jakiegoś mleka, czy to roślinnego, czy to krowiego. Do tego, tak jak mówię, świeże owoce, ewentualnie jakiś dodatek zdrowego tłuszczu w postaci tych orzechów, pestek, czy zależy, co dobrze tolerujesz po prostu. I to będzie taki wartościowy posiłek. Poza tym pamiętajcie, że połowa talerza naszego dziennego to warzywa i owoce, czyli w tej owsiance, Robercie, twojej mi brakuje tutaj świeżych owoców, czyli tej witaminy C, która będzie też wspierała wchłanianie żelaza z tych płatków owsianych, bo witamina C, która jest obecna w świeżych owocach i warzywach, ona wspiera też wchłanianie żelaza, więc fajnie by było sobie taki prosty posiłek skomponować i to wcale nie będzie trudne. Ogarnę. To tak jeszcze, słuchaj, Aga, powiedz mi a propos owoców, bo mówiłaś zdrowe, żywe owoce, świeże owoce, a na przykład dzisiaj miałem ananasy z puszki. No z puszki. I co powiesz o tych owocach? Może nie mówię teraz o warzywach w puszkach, ale bardziej chodzi mi o jakieś brzoskwinie w puszkach, są ananasy. Czy faktycznie one są aż takie dobre, może w ogóle nic nie mają, żadnych właściwości, żeby w ogóle je jeść? One mają mnóstwo cukru, tak? Bo to jest ta zalewa, która no, jest bardzo słodka, więc ja bym po prostu odradzała. Poza tym ja też generalnie jestem za tym, żeby jeść jak najmniej produktów w puszkach, tak? To znaczy czasami faktycznie zachęcam pacjentów do kupowania roślin strączkowych w puszkach, szczególnie na początku, jak nie są przyzwyczajeni do gotowania ich, tak, i albo gdzieś wyjeżdżają, to jest takie dobre rozwiązanie, ale generalnie uważam, że powinniśmy jednak tych puszek unikać i ze względów środowiskowych i zdrowotnych, tak, tutaj chodzi też o zawartość BPA, plus wiadomo, że takie produkty no zwykle mają dodatki, tak, tutaj te owoce, o których mówisz, to mają dużo cukru, tak, z kolei dużo produktów w puszkach ma dodatek, duży dodatek soli, więc zwykle są to takie produkty no już przetworzone w jakimś sensie, więc one będą zawsze, takie owoce słodzone w puszce, one będą zawsze gorsze niż owoc świeży. Słuchajcie, pojawiają się pierwsze pytania. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo prosimy Was o pisanie pytań. Już przeczytam, słuchajcie. Ola, ile powinniśmy jeść posiłków dziennie? To zależy. To zależy, słuchajcie, to zależy od stanu zdrowia, zależy od naszego samopoczucia, zależy też od naszego życia, bo wiecie co, to jest tak, że jak ja Wam powiem, powinniście jeść 5 posiłków dziennie, a okaże się, że macie taki styl życia, że nie jesteście w stanie po prostu. Więc zawsze jak ja układam dietę, to dostosowuję ją do tego, jak dany pacjent żyje, tak? Do tego, jakie ma jednostki chorobowe. Jeżeli ktoś ma zdrowy przewód pokarmowy i ogólnie dobrze radzi sobie z bilansowaniem posiłków, to czasem i 3 posiłki będą w porządku, chociaż zwykle rekomenduje się 4-5 posiłków, bo taka ilość posiłków jak 4 czy 5 to też przeciwdziała trochę podjadaniu, słuchajcie, bo mówiąc 4 czy 5 posiłków, to ja mówię o wszystkim, co jemy w ciągu dnia, czyli to także przekąski, tak? Często jak pracuję z osobami, które do tej pory jadły 2 czy 3 razy dziennie, to okazuje się, że one mimo wszystko miały dużą potrzebę podjadania, że zwykle te 3 posiłki nie zabezpieczają gdzieś tam tej kaloryczności, organizm się domaga, w związku z tym, żeby temu przeciwdziałać, to jestem za tym, żeby po prostu ustalić 4-5 posiłków, czyli powiedzmy, jeżeli mówimy o 5 posiłkach, to są te 3 główne i 2 posiłki to są takie przekąski. To może być, nie wiem, jogurt z owocem i z orzechami, tak? Albo nie wiem, serek. Owsianka, ale nie instant, tylko zwykła. Lepiej oczywiście, tak, ale to też nie znaczy, że jak zjesz owsiankę instant, to umrzesz, nie? To też, wiecie, to też chodzi o to, żeby nie popaść w skrajność, bo jeżeli masz na przykład zaganiany dzień i nie jesteś w stanie nic zjeść i nie zjesz po prostu nawet tej owsianki, to będzie gorzej dla ciebie, tak? Brak posiłku będzie gorszy niż ta owsianka, bo jednak ma ona jakieś wartościowe składniki, nie jest to jakiś tam zupełnie beznadziejny produkt, tak? Więc no są osoby, słuchajcie, chorujące na schorzenia przewodu pokarmowego, które no na przykład muszą nawet jeść 6 posiłków dziennie, tak? Albo 7 w okresie na przykład zaostrzenia objawów, bo ich organizm, ich układ pokarmowy nie radzi sobie na przykład ze zbyt dużymi posiłkami, więc muszą jeść dużo posiłków małych, tak? Więc naprawdę to zależy, ale dla zdrowej osoby zwykle te 4-5 posiłków jest takie optymalne. Słuchaj, kolejne pytanie, czy powinniśmy jeść częściej twarde czy płynne? Ale płynne? Jedzenie zawsze jest chyba twarde. Nie do końca rozumiem pytanie, może Anga ty lepiej rozumiesz? Chyba rozumiem, chyba chodzi tu o konsystencję, bo teraz też jest tak, że jest taki boom na różne koktajle i różne posiłki płynne.
I wiecie co, i jedne i drugie mają swoje pozytywne strony i tak samo negatywne. Tak jak powiedziałam, są osoby, które mają jakieś tam problemy z przewodem pokarmowym i czasami na przykład wdraża się u nich taką dietę płynną, tak, bo te posiłki są łatwiej strawne po prostu w formie płynnej. Natomiast osoby zdrowe, słuchajcie, no powinny jeść normalne posiłki. Najlepiej, żeby miały sposobność gryzienia. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy zaczynamy już gryźć pokarm, tak, kiedy dochodzi do żucia, to też jakby uruchamia całą kaskadę reakcji i jakby produkcji enzymów trawiennych, które są nam niezbędne później do strawienia tego pokarmu, więc ten pierwszy etap trawienia rozpoczyna się w jamie ustnej, więc niedobrze jest decydować się na płynne pokarmy, jakby zamieniać stałe pokarmy na płynne, bo wtedy jakby też nie realizujemy tak jakby całego cyklu trawienia. Natomiast od czasu do czasu wypicie jakiegoś koktajlu jest o tyle fajne, że jeżeli na przykład mamy osoby, które mają wysokie zapotrzebowanie energetyczne, tak, i duże wydatki energetyczne, bo na przykład trenują i wymagają dużej ilości kalorii, to czasami w takim koktajlu potrafimy naprawdę zmieścić całkiem sporą ilość wartości odżywczych i kalorii, więc to zawsze zależy, tak? W niektórych sytuacjach te posiłki płynne się sprawdzają. Poza tym drugi przykład Wam podam, żeby pokazać, jak to działa, że to zależy. Jeżeli na przykład chorujemy na cukrzycę, tak? No to zwykle te posiłki zmiksowane, one mają wyższy indeks glikemiczny, tak? Czyli rozdrobnienie pokarmu też wpływa na to, jaki jest indeks glikemiczny. Więc super, powiem każdemu, zupy, krem, warzywne, tak, są super zdrowe, ale już na przykład jak mam osobę z cukrzycą, to powiem, kurczę, lepiej niech pani czy pan sobie zje taką zupkę, w której trzeba pogryźć to wszystko, więc to zależy. Słuchaj, Aga, ja tu w międzyczasie, słuchajcie, robię promocję. Jak widzicie, tu jest podany adres do strony Agnieszki. Ja zaraz wam... Pozdrawiają, nie wiem, czy słyszeliście, czasem się odzywają. Słyszeliście moje psy? Nie, ja nie słyszałem. Nie? Może to jestem zbyt przejęty, słuchajcie, jestem. Ja zaraz też w komentarzu wrzucę wam adres na stronę na Facebooku. Jeżeli ciężko wam szukać, to wrzucam, słuchajcie, klikamy obserwuj. Poszedł, słuchajcie, adres. Zaobserwujcie, wejdźcie na stronę. Na Instagramie, Aga, też widziałem, że jesteś. Adres taki sam, Aga Masmyka, tak cię samo znajdziemy. Dobra. Słuchajcie, widzę, rozszaleliście się w pytaniach, więc nie wiem, czy my nadążymy z odpowiedzią. Krzysztof, witam cię. Krzysztof, pytanie o jajka już było, więc później oczywiście live będzie nagrany, więc będzie można do niego wrócić. Mateusz pyta się o zupki chińskie. No kurczę, zupka chińska, typowo kultowy taki posiłek pełnowartościowy studenta, nie? Ale słuchajcie, nie rozdrabniamy na czynniki pierwsze tej zupki, bo po prostu mniej więcej wiemy, jak tam jest. Hubert pyta się, ale to zaraz, słuchajcie, o diety powiem, a jeszcze chciałem wrócić, o tutaj, słuchajcie, mam Julia, mówi się, że do budowy mięśni potrzebna jest nadwyżka kaloryczna, co w przypadku, kiedy nie jest się w stanie jej osiągnąć przez różne względy, można się obyć bez niej, a może jest jakiś sposób dla opornych? Znaczy, wiesz co, Julia, to trudno powiedzieć, bo teraz tak, jeżeli chodzi o rozwój tkanki mięśniowej, to tak naprawdę musimy sobie dostarczać odpowiednią ilość różnych składników. Tutaj dużą rolę odgrywa białko, tak? I zwykle ta dieta taka tradycyjna, ona naprawdę zawiera sporo tego białka i naprawdę tutaj nie ma z tym problemu, tak? Jeżeli już chodzi o jakichś takich zawodników zawodowych, tak? No to tutaj jest wymagana konsultacja z dietetykiem, który poprowadzi, tak, taką osobę. I też zależy wszystko od dyscypliny sportowej, tak? Bo inaczej tutaj projektujemy to wszystko w przypadku osób, które, no nie wiem, jakby zawodowo zajmują się budowaniem swojej masy mięśniowej, a co innego w takich sportach, gdzie ona, no nie ma takiego kluczowego znaczenia, czyli po prostu to jest uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania. Są różne triki na to, jak zwiększyć w ogóle wartość kaloryczną posiłków,
Czyli nawet taką owsiankę, o której dzisiaj rozmawiamy, można przygotować w dwóch odsłonach. Może być owsianka na redukcję i na masę, tak? Więc wszystko kwestia tego, co tam wrzucimy, tak? Czyli jeżeli chcemy, żeby owsianka była niskokaloryczna i nam pomogła w odchudzaniu, no to nie dodajemy żadnych słodzących substancji, tak? Staramy się iść w stronę owoców z niską zawartością cukrów, czyli jakieś tam jagodowe owoce, tak? Staramy się, jeżeli dorzucamy tłuszcz, to w formie na przykład jakiegoś dodatku orzechów, tak? Natomiast jeżeli chcemy, żeby tutaj było bardziej kalorycznie, to możemy dodać jakiegoś banana jeszcze, możemy dodać po prostu masło orzechowe zamiast orzechów, jakby tego tłuszczu wyjdzie tam więcej, tak? Jak lubimy, to możemy dorzucić kawałek awokado, więc wszystko zależy od, z każdego posiłku możemy sobie zrobić taki posiłek, żeby był dostosowany do naszych potrzeb, o tak. Aga, bo tu już pytania dwa podobne padły o kalorie i tak wyciągnąłem ten komentarz, bo Karolina pyta się, jak obliczyć swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. I jeszcze tu było pytanie o aplikację, może jakaś jest, słuchaj, do liczenia. O, czy polecasz jakąś aplikację do liczenia kalorii? O. Ja akurat na aplikacjach się totalnie nie znam, ale wiem, że niektóre osoby, które do mnie trafiały, korzystały z różnych i no nie powiem wam, bo tutaj trzeba znaleźć taką aplikację, która wam pasuje i natomiast w wielu przypadkach ona po prostu też no nie jest konieczna, tak? Bo żeby. Ja też chciałabym powiedzieć o czymś takim, bo jest też taki trend, że my się tak fiksujemy często na kaloriach, tak? A to nie jest wszystko. Zresztą czasem zdarza się, że i osoby, które tak bardzo skrzętnie sobie notują te kalorie, to i tak czasem nie doszacowują tego. I tak naprawdę nie jest to kluczowe w sytuacjach, o ile nie mamy problemów jakichś zdrowotnych, tak, no to oczywiście. Natomiast nie jest to jedyny aspekt diety. Liczy się też tak zwana gęstość odżywcza diety, czyli czy oprócz tych kalorii my dostarczamy sobie także wszystkich niezbędnych składników, tak? Bo niby się dużo o tym mówi, ale jak ja obserwuję jadłospisy, to często, słuchajcie, w diecie kobiet na przykład jest stanowczo za mało wapnia, stanowczo za mało żelaza i tu już nie chodzi o to, że to odbije się teraz na zdrowiu danej osoby, ale nawet za 10-20 lat, więc warto też tutaj pod tym kątem sobie sprawdzać, czyli wybrać taką aplikację, która też weryfikuje, ile my faktycznie mniej więcej dostarczamy sobie tych takich kluczowych składników mineralnych, nie? Także w tym kierunku bym szła, bo to jest na pewno ważne. Słuchajcie, przejdziemy teraz, Aga, w naszej dyskusji na temat taki, no dla wielu kobiet, słuchajcie, to zaraz skoczy adrenalina, temat odchudzania, słuchajcie, wszelkie diety, odchudzanie i tu mam też masę pytań, część już się tutaj pytań pojawiało, jeśli chodzi o odchudzanie. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, która dziewczyna się odchudza, która jest na diecie, która chciałaby się odchudzić. Może tego nie napisze żadna, ale może jakiś pan napisze, ja bym chciał się odchudzić. Słuchajcie, temat odchudzania. Pierwsze, słuchajcie, takie pytanie. Co z dietami przy chorobach auto, sobie zapisałem, słuchajcie, trudny, bardzo trudny wyraz, autoimmunologicznych, na przykład Hashimoto. Tu też chyba ktoś też o celiakii chyba wspominał. Jak to wygląda właśnie przy stosowaniu diety przez osoby, które no posiadają takie choroby? A słuchajcie, w komentarzach piszcie, słuchajcie, kto jest na diecie, albo jaką dietę używacie, to zaraz Agnieszka skonsultuje i odpowie, czy to jest dobra na przykład dieta, czy warto ją stosować. Natomiast my porozmawiamy o tych dietach przy chorobach faktycznie tych autoimmunologicznych. No, dla tych osób, które nie wiedzą, to choroby autoimmunologiczne to są te tak zwane choroby z autoagresji, tak? Czyli to są choroby, które teraz zdarzają się coraz częściej, znaczy albo one się zdarzają coraz częściej, albo my coraz częściej je diagnozujemy. I do nich należy właśnie celiakia, czyli tak zwana choroba trzewna, do nich należy właśnie niedoczynność tarczycy typu Hashimoto, może to być też na przykład reumatoidalne zapalenie stawów i szereg innych chorób, które po prostu mają podobne podłoże. One niestety no, są o tyle paskudnymi chorobami, że one często występują w parach albo nawet trójkach, to znaczy często jest tak, że jeżeli dana osoba na taką chorobę zachoruje i gdzieś tam nie wprowadzi jakiejś interwencji żywieniowej czy interwencji w obrębie swojego stylu życia i gdzieś tam ma wysoki poziom stresu też w życiu i nie dba o siebie, to gdzieś tam ten stan zdrowia się pogarsza i później te kolejne choroby przychodzą, także trzeba być tu po prostu czujnym. Natomiast to też nie jest wyrok i wiadomo już, które składniki żywności tutaj działają wspierająco w tych chorobach. Oczywiście często to nie jest temat łatwy,
ale jak najbardziej możemy tutaj wpływać też pozytywnie dietą. I tutaj Hubert zadał pytanie, czy osoba niecierpiąca na celiaki może stosować dietę bezglutenową? Słuchajcie, dieta bezglutenowa jest dietą leczniczą, jest dietą, w której ograniczamy dużo produktów. I ja tutaj mówię to z pełnym przekonaniem, nie tylko jako specjalistka, ale osoba, która jest na diecie bezglutenowej. I ją powinniśmy stosować w określonych sytuacjach. Powinniśmy ją stosować wtedy, kiedy chorujemy na celiakię, albo tak zwaną nieceliakalną nadwrażliwość na gluten, albo mamy alergię na przykład, tak? I to są takie przyczyny, albo jest jeszcze choroba Düringa, to jest taka choroba, nazywamy ją tak skórną postacią celiaki, tak? Czyli to jest taka choroba, która przede wszystkim objawia się na skórze. Więc te choroby jak najbardziej są wskazaniem do wprowadzenia diety bezglutenowej i są koniecznością jakby, natomiast ta dieta bezglutenowa przy tych chorobach się też troszeczkę różni. To już są takie niuanse, jeżeli będziecie tym tematem zainteresowani, to ja też mam taką grupę na Facebooku, Zdrowa Dieta Bezglutenowa Zaga Masmaka, ona jest też podpięta pod mój fanpage, więc jeżeli ktoś ściśle dietą bezglutenową już się interesuje, to tam może się dodać i tam na bieżąco też dodaję różne informacje i będę coraz częściej dodawać. Ale do czego zmierzam? Osoba, która nie cierpi na celiakię, tak naprawdę nie powinna przechodzić na dietę bezglutenową, albo nie cierpiąca na te inne jednostki, do momentu zdiagnozowania ich. Bo jeżeli my przechodzimy na dietę bezglutenową przed diagnozą, to możemy sobie narobić dużo krzywdy. Przede wszystkim dlatego, że żeby zdiagnozować celiakię, musimy zrobić testy z krwi na konkretne przeciwciała charakterystyczne dla celiaki i jeżeli będziemy już na diecie, albo nawet ograniczymy gluten, to one nie wyjdą miarodajnie. A niestety jest ten problem, słuchajcie, bo osoby chorujące na celiakię ściśle nie mogą spożywać naprawdę takich śladowych ilości glutenu niewidocznych gołym okiem. Więc tutaj jest ten problem, że jeżeli nie zrobimy diagnostyki, a okaże się, że mamy tę celiakię i będziemy nieświadomie jeść gluten, to będzie nam to bardzo szkodziło. Więc przestrzegam Was bardzo przed tym. Najpierw się diagnozujemy, to trochę trwa, trzeba poszukać lekarzy, trzeba zrobić badania, ale to jest naprawdę kluczowe, bo celiakia jest chorobą, która jest z nami przez całe życie. I niestety badania pokazują, że często jakby ta diagnoza przychodzi za późno, tak? Nie tylko w Polsce, ale w wielu różnych też innych krajach ta diagnoza przychodzi za późno i przez to występują różne powikłania. No ale do brzegu, jeżeli chodzi o te choroby o podłożu autoimmunologicznym, tak? No to jeżeli ktoś ma chorobę Hashimoto i teraz też jest taka moda na odstawianie glutenu, zanim się przeprowadzi diagnostykę, to problem jest dość duży, bo może się okazać, że ta osoba, która odstawiła gluten, tak naprawdę ma celiakię, a będzie prowadziła tę swoją dietę bezglutenową no bez wiedzy i ta dieta będzie tylko pozornie bezglutenowa. No bo słuchajcie, osoby chorujące na celiakię no nie mogą tak naprawdę iść do normalnej restauracji i tam zjeść, ponieważ jeżeli w tej samej kuchni używamy glutenu, no to dochodzi do zanieczyszczenia. Osoby chorujące na celiakię muszą kupować tylko produkty, które są przebadane na zawartość glutenu, tak? Nie mogą jeść produktów, które zawierają śladowe ilości, a na rynku jest ich mnóstwo. Więc ja z perspektywy osoby, która musi jeść tak bardzo restrykcyjnie, powiem Wam, że to jest bardzo duże utrudnienie życia i naprawdę lepiej to zweryfikować, zanim przejdziecie na dietę. A sama dieta bezglutenowa wprowadzona bez uzasadnienia, jest to bezsensowne, ponieważ wtedy ucinacie sobie całą gamę wartościowych produktów, ograniczacie sobie dietę zupełnie niepotrzebnie. Więc nie radzę, jeżeli nie ma konieczności, to lepiej sobie żyć i jeść zdrowo z glutenem. Aga, tu pytanie, tu już wspominałaś o chorobie Hashimoto. Ola pyta, jakich produktów powinno się unikać właśnie przy Hashimoto? Więc tak, powinniśmy unikać w zasadzie tych produktów, których unikamy też w normalnej, zdrowej diecie zdrowego człowieka, tak? Czyli unikamy tych tłuszczów nasyconych, staramy się jeść raczej produkty chude, jeżeli jemy produkty odzwierzęce, unikamy przede wszystkim tłuszczów trans, czyli jeżeli kupujecie słodycze i tam znajdziecie informacje o tłuszczach częściowo utwardzonych, tak zwanych właśnie trans, tak? Albo częściowo uwodornionych, to uciekajcie od tych produktów jak najdalej. To są takie produkty, które też jakby powodują powstawanie stanów zapalnych w naszym organizmie. I ponieważ tutaj właśnie to działanie antyzapalne diety jest ważne, to w chorobie Hashimoto powinniśmy zwrócić szczególną uwagę właśnie na odpowiednie spożycie warzyw i owoców, tak? Na produkty pełnoziarniste powinniśmy zwrócić uwagę na te zdrowe tłuszcze, takie właśnie przeciwzapalne, czyli te tak zwane omega-3, tak?
czyli też tłuszcze jednonienasycone, czyli oliwa, awokado, tak? Te wszystkie jakby produkty, one też są rekomendowane w zaleceniach dla osób zdrowych oczywiście, więc tu akurat nic nowego. Natomiast zdecydowanie no, dla osoby chorującej na Hashimoto nie będą dobre produkty wysoko przetworzone, czyli słodycze, fast foody. Oczywiście to nie znaczy, że nigdy absolutnie nie można tego zjeść, natomiast powinno to naprawdę być marginalizowane w diecie. Wszelkie jakieś gotowe produkty, słone przekąski, no one niestety zawierają dużo tych produktów, które tu mogą być, tych składników, które mogą tutaj być szkodliwe, więc ich zdecydowanie bym unikała. No unikałabym alkoholu, nikotyny, tak, to są też produkty, które w chorobach o podłożu takim autoimmunologicznym są niewskazane. Czyli generalnie jakby taka jedna ważna rzecz, we wszelkich chorobach nie zwracajmy uwagi tylko na to, czego jeść nie możemy, bo wtedy budujemy sobie takie napięcie. No tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę i zostaje mi, kostki lodu mi zostają, tak? Bardziej się skoncentrujmy na tym, co możemy. Ja tutaj rzucę wam tylko hasło, bo w tym jakby zakresie naszym czasowym nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego omówić, ale wiecie zapewne, co to jest dieta śródziemnomorska, nie? Kojarzycie coś takiego? Jak słyszycie, jak ktoś wam mówi, dieta śródziemnomorska, to napiszcie, co wam przychodzi do głowy, dobra? A ja zaraz jeszcze dokończę ten temat diety śródziemnomorskiej, już jak to napiszecie i odniosę się do tego. A ja w międzyczasie, słuchaj, tutaj Dominika też pyta o suplementacji, bo tu też wspominałaś, no takiej no już sztucznej w stylu kwas omega-3, witamina C, żelazo, dodatkowej suplementacji. Jak do tego podchodzisz? Wiesz co, to jest tak, po pierwsze, przede wszystkim musimy uważać na suplementy w ogóle, bo jest różnica zasadnicza na rynku między suplementami a lekami, tak? Leki podlegają ścisłej kontroli, suplementy nie, więc jeżeli kupujemy suplementy, to starajmy się naprawdę od zaufanych producentów, którzy no faktycznie być może prowadzą jakieś badania, być może są to jakieś duże, renomowane firmy, bo to jest dość istotne. No i teraz jak już znajdziemy dobrego, że tak powiem, dealera od tych suplementów, to warto się zastanowić, po co faktycznie suplementujemy coś i czy my tego nie możemy dostarczyć z dietą. Akurat kwasy omega-3, jeżeli to są te kwasy EPA-DHA, to one są głównie w naszej diecie obecne no, w rybach. Tak? Jeżeli ryb nie jecie, to ja bym rozważyła suplementację jak najbardziej. Są też takie preparaty na bazie alg na przykład, nie na bazie ryb, dla osób, które ryb nie chcą jeść i na przykład są na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, więc wtedy bym rozważyła. Natomiast jeżeli jecie ryby 2-3 razy w tygodniu, ryby morskie, no to zasadniczo powinno wam tych kwasów tłuszczowych omega-3 wystarczyć. Natomiast jeżeli nie jecie ryb lub nie lubicie, to też jak najbardziej można rozważyć taką suplementację, bo jest to jak najbardziej czynnik taki przeciwzapalny, tak? I można tak jak najbardziej. Jeżeli chodzi o inne składniki, takie do suplementacji, to zawsze warto rozważyć, a przede wszystkim omówić ze specjalistą, tak? No bo są takie składniki, których na własną rękę nie powinniśmy suplementować, tak? Należy do nich chociażby żelazo, tak? To znaczy oczywiście w sytuacji niedoboru to przede wszystkim trzeba się skonsultować z lekarzem, zweryfikować, skąd się bierze ten niedobór. Może jak pójdziecie do dietetyka, na przykład okaże się, że no po prostu za mało dostarczacie żelaza z dietą i nie byliście tego świadomi. To jest bardzo częsty przykład. Albo na przykład źle łączycie pewne składniki. Ale może się też okazać, że macie jakieś problemy z wchłanianiem żelaza, albo jest jakaś choroba układu pokarmowego, która upośledza to wchłanianie. Na przykład przy celiaki tak jest, tak, że często występuje anemia z niedoboru żelaza. Więc najpierw diagnozujemy, radzimy się specjalisty, z czego wynika problem i jeżeli specjalista zaleci nam suplementację, no to wtedy suplementujemy. Ale zdecydowanie, bo tam chyba było pytanie o omega-3, o żelazo, Robercie i o coś tak, jeszcze. Tak, generalnie o suplementację chodziło, nie? Tak, no na pewno bym, słuchajcie, też trzeba uważać z suplementami, bo czasami na rynek trafiają tak jakieś suplementy, na bazie różnych roślin i obiecuje się nam jakieś cudowne działanie, a tak naprawdę pamiętajcie, że jeżeli coś jest nieprzebadane, a suplementy nie są przebadane, to my nie wiemy, w jakie interakcje one będą wchodziły, na przykład z lekami, które przyjmujemy, tak? Nie wiemy, w jaki sposób będą na nas działać. To jest bardzo długi temat, ale pamiętajcie też, że to jest bardzo duży rynek. I moja ciotka kiedyś zawsze mówiła, że jak wychodzi z domu, to wszyscy chcą jej zabrać pieniądze. I tak, a teraz wchodzicie do sieci i pamiętajcie, że też wszyscy chcą wam zabrać pieniądze, chcą, żebyście wydali jak najwięcej i kupili. A dobrze zbilansowana dieta, o ile nie jest to jakaś dieta eliminacyjna właśnie i pozbawiona jakichś składników, to jeżeli jest dobrze zaplanowana, to ona wam powinna
dostarczyć tych wszystkich składników, których potrzebujecie. No chyba, że przechodzicie na jakieś diety, tak jak ja na przykład jestem na diecie bezglutenowej, tak? No to tam trzeba faktycznie uważać na różne składniki. Jeżeli jesteście na przykład na diecie wegetariańskiej, wegańskiej, no to też tutaj trzeba ją dobrze zbilansować i czasem suplementować niektóre składniki, na przykład witaminę B12, czy ewentualnie tam te tłuszcze omega-3, ale to już indywidualnie zawsze, w zależności od tego, jak jecie i czego potrzebujecie i jaki macie stan zdrowia. Aga, przeszliśmy do tych właśnie ryb. Dieta śródziemnomorska, dużo ryb i owoców, Paweł napisał. I rozwiązanie twojego pytania. Jaka to faktycznie ta dieta śródziemnomorska? Czy sama oliwa z oliwek? Słuchajcie, dieta śródziemnomorska to jest taka dieta, która w takich oficjalnych rankingach zajmuje naprawdę zawsze pierwsze miejsce i jest taka naprawdę tutaj dość gloryfikowana. I faktycznie, na czym polega ta dieta śródziemnomorska? No trochę na tym, co wam mówiłam na początku, na tym zdrowym talerzu, czyli tam jest dużo warzyw, dużo owoców, faktycznie jest dużo ryb, tak, czyli te tłuszcze omega-3, ale są tam też zboża pełnoziarniste, tak, to jest też dość istotne tutaj. I są też rośliny strączkowe, tak, które też są dobrym źródłem białka, orzechy i właśnie te wszystkie produkty i do tego ta oliwa z oliwek, która też w wielu badaniach naprawdę wskazuje takie pozytywne właściwości, to wszystko razem, tak, daje naprawdę bardzo fajny efekt i w profilaktyce chorób różnych, chorób układu krążenia, ale też już w sytuacji, kiedy z taką chorobą mamy do czynienia, naprawdę dietetycznie można tutaj bardzo wiele zdziałać. Także naprawdę jest to bardzo sensowne rozwiązanie i dlatego rzuciłam to hasło dieta śródziemnomorska, bo czasami jak mówię proszę jeść dużo warzyw i owoców, to no tak, ale w jakiej formie, jak, tak? No a ta taka klasyczna kuchnia śródziemnomorska ma fajne rozwiązania tutaj, jeżeli chodzi o warzywa i owoce. Oczywiście, jeżeli jeździcie albo jeździliście przed COVID-em na różne wycieczki all-in, tak, to doskonale wiecie, że współczesna dieta śródziemnomorska odbiega od tych standardów dietetycznych, o których ja mówię, czyli jest dużo słodkości i produktów przetworzonych już w Grecji, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii. Natomiast faktycznie ta bazowa dieta, kiedyś to, jak wyglądała dieta śródziemnomorska, to faktycznie był taki bardzo pozytywny wzorzec żywienia. Słuchaj Agnieszko, tu mam jeszcze pytanie o dietach. Julia. Ostatnio bardzo popularna stała się dieta ketogeniczna. Czy jest odpowiednia dla wszystkich? Nie, zdecydowanie nie jest odpowiednia dla wszystkich. To jest też dieta, która jest stosowana, ja akurat nie prowadzę pacjentów na diecie ketogenicznej i ona ma jakieś tam swoje zastosowanie i faktycznie mam nawet koleżankę, która się tym zajmuje. Natomiast nie jest to absolutnie dieta dla wszystkich, dlatego że są liczne przeciwwskazania do jej stosowania. Tutaj tak naprawdę też warto się zastanowić, po co my chcemy ją stosować, bo jeżeli chcemy tak naprawdę schudnąć, no to jest dużo innych możliwości, dużo prostszych i dużo bardziej intuicyjnych i tak naprawdę nie trzeba wprowadzać takich skrajności do swojej diety, żeby schudnąć czy poprawić jakieś tam parametry krwi. Więc ja dietę ketogeniczną traktuję po prostu jako no dietę, która może się przydać w wybranych sytuacjach, ale ona też musi być bardzo dobrze prowadzona, bo niestety jest tam ryzyko rozwoju różnych zaburzeń i schorzeń z racji struktury tej diety i tego, jak ona jest zbudowana. Więc ja zdecydowanie polecam, żeby najpierw skonsultować się ze specjalistą, tak, i sprawdzić, czy faktycznie jest potrzeba, żeby uciekać się do takich metod. Słuchajcie, powoli zmierzamy już ku końcowi. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to zostawcie w komentarzu. Moja córka przed chwilą mi przyniosła karteczkę ze swoimi pytaniami, więc Aga, pytanie do ciebie. Jaka woda, ja akurat popijam też wodę, bo chyba no woda jest najzdrowsza, powinniśmy pić jak najwięcej wody. Jaka woda jest zdrowsza? Gazowana, niegazowana czy lekko gazowana? To znaczy tak, ja piję normalną wodę kranową, przefiltrowaną i jakby jest to dla mnie rozwiązanie optymalne. Jeżeli ktoś lubi gazowaną, bo są osoby, które po prostu nie lubią zwykłej wody, no to mogą sobie pić i gazowaną, zakładając, że nie mają problemu z przewodem pokarmowym, mają problemu z żołądkiem, no bo żołądkowcy niestety gazowaną wodę mogą trochę źle znosić, więc tutaj w tych przypadkach bym uważała. Pamiętajcie, że też jest coś takiego jak woda wapniowo-magnezowa. Jak zwrócicie uwagę
na etykiety, na takich wodach, to zauważycie, że ona ma faktycznie większą zawartość wapnia i to też może być dobre źródło wapnia w diecie. Także tutaj na pewno, jeżeli chcecie uzupełnić ten wapń w diecie, to też taka woda może być dobrym rozwiązaniem. Ona jest taka lekko gazowana i smakowo może wielu osobom pasować. Natomiast generalnie u zdrowych osób to tak naprawdę, czy będziecie pili kranówkę, czy wodę gazowaną, o ile nie macie dolegliwości oczywiście trawiennych, no to tutaj wasz wybór już. Zobacz, jeszcze ostatnie jedno pytanie. Daria pyta się, czy jedzenie śniadań od rana jest koniecznością? Znaczy zależy, bo to też zależy od tego, jak później wygląda twoje jedzenie w ciągu całego dnia, bo są osoby, które nie lubią jeść śniadań. I na przykład do takich osób należał mój mąż i jak my się poznaliśmy, on też był wtedy studentem, też PWZ-ki i po prostu rano nic nie jadł, później nic nie jadł i dopiero po południu gdzieś tam robił jakiś makaron z Biedronki albo zamawiał pizzę i tak wyglądało jego żywienie. I te posiłki u niego też wprowadzaliśmy powoli, to znaczy on na początku zjadał dosłownie pół kanapki, bo więcej nie mógł przełknąć, ale przyzwyczaił się do śniadań i teraz sobie nie wyobraża funkcjonowania bez tych śniadań, więc czasem warto popróbować, że może jednak to śniadanie przejdzie i dam radę wprowadzić te śniadania. Natomiast jeżeli już na pewno ktoś nie chce jeść tych śniadań, ale nie boryka się z żadnymi chorobami, no to może zjeść, znaczy inaczej, zawsze będziemy jedli śniadanie, nie? Tylko to śniadanie wtedy będzie jakoś takie późniejsze. Późniejsze. Tak, wtedy warto po prostu przeanalizować, czy ta reszta dnia spełnia moje zapotrzebowanie kaloryczne i odżywcze, nie? Bo może być tak, że przez to unikanie śniadania coś tam pójdzie nie tak, a osoby z zaburzenia gospodarki węglowodanowej, czyli cukrzyca, insulinooporność, no to tutaj bym nie polecała na pewno. Słuchaj Aga, dzisiaj mamy dzień czekolady. Nie wiem, ile osób wybrało, pytanie na stories było, czy jabłko, czy czekolada, ale takie pytanie mam też, często rodzice dzieciom zabraniają jedzenia słodyczy w ciągu tygodnia i wyznaczają na przykład jeden dzień w sobotę. Cały tydzień nie wolno ci dotknąć słodyczy, w sobotę buf, szafka otwarta, słuchajcie, jedz dowoli. Czy to jest dobre rozwiązanie, więc jeżeli chce takie mocne uderzenie w tym momencie, dużej liczby cukrów jednego dnia, czy lepiej faktycznie troszeczkę, nawet jeżeli już muszą być te cukry, rozkładać i dawać dzieciom do zjedzenia czy czekoladę, czy coś innego słodkiego. No czy wiadomo, najlepiej rozgraniczać jak najmniej tych cukrów, ale co uważasz o tej takiej metodzie, że jeden dzień w tygodniu wyznaczony, kiedy dzieci tylko tego dnia mogą mieć słodycze? Znaczy ja nie wiem, ja mam trochę z tym problem, wiesz, znaczy to jest w ogóle temat rzeka, jeżeli chodzi o żywienie dzieci, bo to nie możemy też rozpatrywać jakby jedzenia słodyczy w izolacji od w ogóle nawyków żywieniowych, tak? To jest trochę tak jak z tym, co było w tym jednym komentarzu, czego nie jeść w danej sytuacji, tak? No a co jeść? To znaczy ja raczej tutaj zachęcam do przygotowywania jakichś takich zdrowych słodyczy i to razem z dziećmi, takich produktów, które jednocześnie będą wartościowe odżywczo. Przy tym dzieci będą miały radochę z przygotowywania tego z rodzicami, bo wiadomo, że takich sytuacji jest mało przy natłoku spraw i pędzącym świecie, tak? Więc bardziej tutaj może w tym kierunku iść, że może jeżeli już słodycze, to zróbmy je razem i może postarajmy się, żeby były takie trochę zdrowsze, a nawet gdyby nie były zdrowsze, to też warto przygotować je razem. No i z drugiej strony taka jest też zasada, jeżeli chodzi o żywienie dzieci, że to rodzic decyduje, co podaje dziecku, a dziecko decyduje, ile tego zje i to jest taka dość dobra zasada, to znaczy jeżeli my będziemy kupować te słodycze regularnie do domu i one będą, to dziecko je zje i oczekiwanie, że dziecko nie zje tych słodyczy, no by było taką hipokryzją, tak, bo jak ja mam w domu słodycze, to też je zjem, wiadomo, tak, mimo że wiem, że może nie jest to najlepszy pokarm dla mnie, tak, więc myślę, że dobrze tutaj postawić bardziej na zdrowe nawyki dzieci i to, żeby one były przyzwyczajone do dobrego, odżywczego jedzenia, a od czasu do czasu wtedy, jak się pojawi słodycz i nie będzie to przedstawiane jako tak, to coś, na co czekasz cały tydzień i teraz wreszcie jest ten moment, nie? Tak trochę jak z deserem po obiedzie. Zjesz ładnie obiadek, to dostajesz słodycz i wtedy w umyśle dziecka ten słodycz jakby podnosi się jego ranga, tak? Bo dziecko ma poczucie, kurde, zjadłam obiad, to w nagrodę dostanę słodycze. I tutaj zaczyna się cały problem, bo później w przyszłości nasze nawyki rozwijają się w tym kierunku, że nagradzamy się słodyczami, nagradzamy się jedzeniem.
A to chyba nie o to chodzi. No, ale to tak tylko krótko, bo temat jest bardzo, bardzo szeroki. I ja też rzuciłem, Aga, wrzuciłem link do twojego bloga. Co powiecie na takie desery? 10 pomysłów na zdrowe desery bez cukru. Więc słuchajcie, jeżeli dzisiaj macie jeszcze około zjeść coś słodkiego, ale bez dodatku cukru, wejdźcie na bloga Agi. Tam znacie też mnóstwo innych przepisów, więc na pewno to jest masa, kopalnia wiedzy, inspiracji. Nie tylko chodzi o słodkości, no generalnie możecie skomponować wszystkie posiłki na cały tydzień, 5 posiłków dziennie, bazując na przepisach Agnieszki. Słuchajcie, już kończymy, bo godzina mija, tak umówiliśmy się, że godzinę się spotkamy. Ostatnie pytanie, słuchaj, Benedykt, ostatnie i koniec, słuchajcie, bo czas nagli. Trzeba kolację zjeść, trzeba ten piąty posiłek, a wy w międzyczasie, słuchajcie, napiszcie mi, kto zjadł dzisiaj czekoladę. Ja przyznaję się, łapka w górę. Aga, zjadłeś czekoladę? Nie. Kurczę. Ja tylko tak się drapię tutaj, tak. Nie jadłam dzisiaj czekolady. Łapka w górę, napiszcie w komentarzu, jadłem czekoladę, kostka, dwie kostki, całą czekoladę, 5 czekolad na raz. Dajcie znać w komentarzu, kto zjadł dzisiaj czekoladę, bo w końcu święta czekolady. Ostatnie pytanie, słuchajcie, Benedykt. Pytanie na szybko. Czy to prawda, że przy wybieraniu wody kupnej, butelkowanej, należy bardziej sugerować się mineralizacją niż marką? Słyszałem od kogoś, że takie tu jest kryptoreklama, nie mówimy nazwy marki, jest lepsze od jakiejkolwiek wody źródlanej, gdyż ponoć na etykietach źródlanych niezbyt często znajdują się informacje na temat składu mineralizacji i tak dalej. Tak, źródlane wody, wiesz co, faktycznie one mają mniej tych minerałów. Faktycznie te wody mineralne, jakby one są bogatsze w te minerały i warto sprawdzać po prostu faktycznie, ile tam jest. Dlatego wam powiedziałam o tej wodzie wapniowo-magnezowej. Też nie chcę tutaj nazwy marki podawać, ale znajdziecie ją bez problemu pewnie jakby ten. Także tutaj jakby nie pomogę, bo nie kupuję tych wód. Też myślę tutaj o środowisku i myślę o tym, że więcej plastiku nam nie trzeba, a wodę mamy przecież w naszym kranie, więc możemy tę wodę wykorzystywać, za którą płacimy dużo mniej. No ale jeżeli koniecznie chcecie, to jak najbardziej można wtedy sobie jak taką wapniowo-magnezową kupić. Ale ja jeszcze muszę coś powiedzieć. Chciałam pana Krzysztofa Sidorkiewicza pozdrowić serdecznie, bo pan Krzysztof mnie uczył WOS-u w trzecim liceum. O, Krzysiu też pytania zadawał. Słuchajcie, kończąc, ja też jestem zwolennikiem, słuchajcie, picia wody z kranu, to jest akurat kranówka, już wypiłem. No w Elblągu mamy dobrą wodę, więc można pić wodę z kranu. I słuchajcie, podsumowanie, koniec. To jest ta książka, co córka mi pożyczyła. I tak, o, jest taki obrazek, tylko może przeczytam. Podsumowanie, 90% dzieci i młodzieży, liczmy tu studentów też jako młodzież, w Polsce żywi się nieprawidłowo. Niedobór witamin, wapnia, potasu i żelaza, nadmiar kalorii, cukru, tłuszczu, soli, zbyt mała liczba posiłków, niespożywanie pierwszego lub drugiego śniadania, za mało warzyw i za mało owoców. Bez warzyw i owoców żyjemy krócej. Więc tak, słuchajcie, niech to będzie takie podsumowanie. Agnieszka wielokrotnie to mówiła, też pisze, mówi w podcastach. Aga też ma podcasty. Jeżeli ktoś, słuchajcie, nie lubi czytać, to są też podcasty. Na stronie znajdziecie link do podcastów. Można, ja cię też słuchałem, robiłem coś innego i słuchałem, przygotowując się do tego live'a, słuchałem trochę informacji o mitach, jeśli chodzi o odchudzanie, więc Aga ma podcasty, bardzo ciekawe, na różne tematyka, nawet minimalizm też ostatnio był, więc jeżeli lubicie słuchać, to podcasty też są dostępne, ale zachęcam też na stronę Aga ma smaka, jedźcie jak najwięcej warzyw, owoców, ja słuchaj, no Aga, no postaram się z tą moją dietę zmienić, bardziej ją zbilansować, jeść więcej owoców i warzyw, zmienić moje nawyki żywieniowe, bo wiem, że to jest najtrudniejsze, co można zrobić, to zmiana nawyków żywieniowych, chyba nawet na stronie mi się wydaje, masz jakieś tipy, jakieś rady, co powinno robić. Tak, ja dużo o nawykach mówię, dużo, wiecie co, i tutaj chciałabym jeszcze się odnieść, Paulina napisała, od dzisiaj dieta, bo poniedziałek. Kurczę, Paulina, wiesz, to jest to, że jak jest, ludzie dietę właśnie kojarzą z takim, dobra, to teraz będą restrykcje, nie? A to chodzi o mniej żreć, nie?
No, że, ale to chodzi o to, żeby to twoje żywienie stawało się stopniowo, nie tylko od poniedziałku, żeby ono się stawało lepsze. Przyjdą święta, to oczywiście będzie serniczek u babci, tak, spokojnie, od czasu do czasu, wszystko jest dla ludzi, ale chodzi o to, żeby wykształcić w sobie nawyki, żeby to codziennie, to jedzenie było po prostu coraz lepsze. I jak macie faktycznie okazję, ochotę o tym posłuchać, to zapraszam na te moje podcasty, mam też konto na YouTubie i tam też te podcasty wrzucam. I tam właśnie opowiadam o tym, jak czasami małe kroczki potrafią dużo zrobić. Jak warto pracować nad jedną rzeczą, jak nam się to uda zrobić, idziemy dalej. I tak powolutku, aż będzie coraz lepiej. Bo to naprawdę, słuchajcie, łatwiejsze niż nagle później o 180 stopni zmieniać wszystko, jak nagle nas dopadnie jakieś choróbsko. Słuchajcie, kończymy live'a. Dziękuję Agnieszka za spotkanie, spędzenie z nami no, tej godziny ze studentami. Ja Was zapraszam już na kolejne spotkania. W chwili obecnej też ustalamy nowych gości, nowych ekspertów, z którymi będziemy chcieli porozmawiać. Jeżeli macie pytania, macie propozycje, z kim powinniśmy się spotkać, piszcie w komentarzu, wyślijcie prywatną wiadomość do naszego profilu. My już ustalamy kolejne spotkanie, ale Wasze pomysły też będziemy brali pod uwagę, więc dajcie znać, z kim chcielibyście, żebyśmy spotkali się, umówili kolejną rozmowę na live. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ponad 70 osób dzisiaj odwiedziło nas, oglądało przez całą godzinę nasze spotkanie, aktywnie udzielało się w komentarzach. Fajnie, że jesteście. Niedługo już też tak powiem, za dwa tygodnie webinar po angielsku. To będzie live o godzinie 14.22 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam. Spotkanie z przedstawicielami różnych uczelni. Będziemy mówili, jak na innych uczelniach wygląda no to nauczanie zdalne, które też u nas już od roku trwa. My porównamy sobie, co jest w Polsce, to co jest we Włoszech i w innych krajach z uczelni naszych partnerskich, więc zachęcamy Was również do skorzystania z tego webinaru 22 kwietnia o godzinie 14. Trochę nietypowo, bo w wcześniejszej porze, ale też naszych prelegentów nie chcemy tak po nocy zachęcać, aby weszli na Facebooka. Webinar będzie po angielsku, więc to też będzie fajna okazja, aby językowo trochę się sprawdzić, bo cała rozmowa będzie po angielsku. Będziemy Was zachęcali do zadawania pytań w komentarzach również po angielsku, ale jeżeli ktoś będzie po polsku, to my oczywiście przetłumaczymy na język angielski. Dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz. Dziękuję Ci, Agnieszka, że poświęciłaś na tę godzinkę. No i do zobaczenia, słuchajcie, na Agama Smaka, na podcastach. No i słuchajcie, żyjcie i jedzcie zdrowo. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki serdeczne. Hej, pa, pa.